Cześć, witam Was w kolejnym odcinku pociągu adwentowego. Nagrywam go to już zaraz w środę rano. I jaki temat jest dzisiejszego odcinka? No, chciałbym Wam opowiedzieć tutaj o temacie, tak właśnie na temacie modeli, o tym, co się opłaca, co się nie opłaca, dlaczego modele są jedne prostsze, drugie inne, dlaczego ktoś idzie na łatwiznę, w sensie firma i tak dalej. I o co tutaj we wszystkim chodzi, bo bezustannie czytam Wasze komentarze dotyczące tego, że szkoda, że model nie jest poprawiony, szkoda, że wygląda tak, a nie inaczej i generalnie w tym stylu. Na przykład dzisiaj odpowiadałem na komentarz, że Roko poszło na łatwiznę, wydając takiego Gagarina, jaki wydało. Komentarz pod filmem unboxingu, gdzie pokazywałem oba modele, ten Pico, który jeździ, i ten Roko, który nie jeździ, który gdzieś tam jest schowany z pudełka, który niefortunnie określałem jako konkurencyjny dla Pico. Że Roko poszło na łatwiznę, bo znowu nie ma czerwonych świateł. Tak? I na ten temat właśnie chciałem poruszyć tutaj, bo potępiacie w czambuł te firmy, raz Roko, raz Pico, w zależności o jakim modelu mówimy, to się do tego też odniosę. Tak naprawdę trzeba się zastanowić głębiej, co za tym stoi, tak? Jakie mechanizmy, jakie racje stoją, że dzieje się tak, jak się dzieje. Zanim to opowiem, to pora podłączyć tu kolejny wagon do składu. Już jest wagon 15, o ile dobrze kojarzę. Tak, policzmy 2, 5, 7, 10. Tak, 15 wagonów. Ciężko czasami jest to policzyć, to się wszystko mieni w takiej długości. No ale dobrze, jest, więc niech skład sobie jedzie, a ja będę opowiadał. Otóż tak, no, postawione pytanie było, że Roko poszło na łatwiznę, wydając model bez czerwonych świateł. Chciałbym Wam właśnie o tym powiedzieć, że no, my oczekiwalibyśmy, żeby producenci tych modeli wydawali te modele idealne, po prostu takie super, super, tak jak załóżmy Pico wydało ET21. Idealne w każdym detalu, pięknie pomalowane, wierne, bez uproszczeń, bez zniekształceń. Do tego najlepiej za niską cenę, za 600-700 zł, a gdzie tam za 500, a w ogóle to najlepiej za 400. No powiedzmy, zgodzilibyśmy się na te 100 euro, ale nie, lepiej jeszcze w ogóle 250, bo przecież to są zabawki, a zabawki jak kupujemy, to za 250 to można wypasiony kupić model zdalnie sterowany, to pokiego grzyba, jakiś samochód, więc pokiego grzyba za malutki jakiś zabawkę, kolejkę tyle płacić. Tak, takie jest powszechne mniemanie, ale już jak siedzicie troszeczkę w tym modelarstwie, jak wiecie ile się tego produkuje, jak to wygląda, to wiecie, że to nie są zabawki, że pozornie z plastiku, pozornie kolorowe, pozornie służy do zabawy, ale to nie są zabawki, więc już znajdujecie wytłumaczenie, dlaczego to nie kosztuje 200 zł, tylko sporo, sporo więcej i już wiecie, że może to kosztować tam 500-600 zł, tak? Ale dalej byśmy chcieli, żeby za te 500-600 zł to byłby model idealny, tak? Tym bardziej, że Pico potrafi zrobić takie SU46, które wygląda naprawdę świetnie i sprzedawać za kilkaset złotych. Więc jak ma czelność inna firma sprzedawać dużo gorszy model z uproszczeniami, powiedzmy takie czeskie MTB, czy Roko z uproszczeniami za, nie wiem, takie Roko za 900 zł, dużo gorszy model, gorzej wyglądający, a za ciężkie pieniądze. Otóż tak, nie zawsze było tak, że te modele były od razu porządnie produkowane, tak super, pięknie i tak dalej. Tak? Takie Roko, Pico czy inna firma inwestowała w formę, bardzo duże pieniądze. Tak? To nie jest kwestia 10 tysięcy złotych, tylko dużo, dużo więcej. Inwestowała w formę. To się tak ogólnie mówi, że formę, oczywiście chodzi o formę do odlewania tych plastikowych elementów, ale nie tylko. To była inwestycja w cały projekt. Tak? W elektronikę, która jest w środku, w mechanikę, w napęd, tak, w podwozie,
w sam projekt, jak taką lokomotywę przełożyć na miniaturę. Generalnie była to inwestycja w projekt, nad którym to projektem siedziały dziesiątki osób. Jak widzieliście na filmie Pico, tam ci Chińczycy siedzieli, ileś tam osób nad projektem, a później nad wykonaniem wszystkim na każdym etapie tego projektu, jak to przy produkcji pracuje mnóstwo osób. To generuje olbrzymie koszty, jest to zrozumiałe i te koszty trzeba wycofać, tak? Produkcja takich modeli to nie jest to samo, co produkcja, nie wiem, telewizorów, telefonów komórkowych, zabawek wreszcie, tak, czy samochodów, które się sprzedaje w setkach tysięcy egzemplarzy. Czasami nawet niektóre elementy sprzedawane są gdzieś tam w milionach, jak powiedzmy jakieś telefony Apple, Samsung czy cokolwiek innego. Tego sprzedaje się dużo, dużo mniej, tak? Takiego modelu jest nakładu kilkaset sztuk, choćby tego Pico, co tu widzicie, może trochę ponad 1000. No i czy przy 1000 sztuk zwróci się taki nakład? No zastanówcie się, jeśli przykładowo kosztuje forma, strzelam tylko, 100 tysięcy, co wcale nie jest ceną wysoką, podejrzewam, że jest to nawet małą. Inaczej, policzcie sobie pensję, tak, nawet takiego Chińczyka, w sensie pensji, ile trzeba zapłacić takiemu człowiekowi, ile kosztuje jego stanowisko pracy miesięcznie. Powiedzmy, że mu damy psie pieniądze, a niech zarobi 1000 zł, po co mu więcej? Oczywiście przesadzam, bo prawda jest taka, że on zarobi pewnie podobnie jak u nas w Polsce na takim stanowisku, ale oczywiście koszty utrzymania jego miejsca pracy w fabryce i tak dalej kosztują, więc spokojnie ja bym szacował, że miesiąc pracy z grubsza, nie znając się nawet na tym, może kosztować około 10 tysięcy złotych, tak? I czy jedna osoba nam w miesiąc zrobi taki projekt? No oczywiście, że nie. Tych osób potrzeba więcej. Oczywiście może nie zrobią w ciągu miesiąca, tylko paru miesięcy, ale potrzeba ich sporo, sporo więcej. No i do tego oczywiście same koszty materiałów, próbek, koszty leasingu maszyn, na których to robią, komputerów, jakichś tam, nie wiem, drukarek 3D, jakiegoś specjalistycznego sprzętu. To wszystko kosztuje, stąd no, jak strzeliłem 100 tysięcy formę pod taki model, to pewnie jest mało, tak? Cały projekt na pewno kosztuje dużo, dużo więcej. Powiedzmy, niech to będzie 200 tysięcy, tak? Albo nawet niech będzie 100 tysięcy, wszystko jedno. Wyobraźcie sobie, że mamy 1000 sztuk takiego Gagarina, tak? I nawet jeśli byśmy sobie założyli, że koszt przygotowania takiego modelu do produkcji, takiego Gagarina, to jest 100 tysięcy, to by oznaczało, że trzeba już 100 złotych doliczyć do każdej sztuki, tak? Przy 200 tysiącach 200, tak? Tylko za to, że trzeba go zaprojektować. A teraz trzeba jeszcze go wykonać, tak? Nie wszystkie części są robione na miejscu, niektóre podzespoły trzeba kupić od poddostawców, typu elektronikę, dekodery, czy tam coś, typu jakieś diody. To kosztuje oczywiście w hurcie jakieś totalne grosze, no ale całość to kosztuje. Znowu musi się ktoś tym zająć, dostawami i tak dalej. To wszystko generuje koszt. Dalej, powiedzmy, że wyprodukują ten model, nie wiem, w produkcji, niech on tam będzie kilkadziesiąt złotych, może 100, może 200, ale jeszcze trzeba go zapakować, jeszcze go trzeba przetransportować do tej Europy, później do sklepów, jeszcze jest gdzieś marża sklepu i jak to wszystko sobie pododajemy, no to cena wychodzi, jaka wychodzi. I gdyby to było tak, że sprzedajemy, nie wiem, 20 tysięcy sztuk tego modelu, a nie kilkaset, to może by się wszyscy zgodzili na niższą marżę. Producent, hurtownia, jacyś inni pośrednicy, w tym ostatni sklep, tak, nie musiałby zarabiać przykładowo 200 zł na modelu, tylko by się zadowolił 20 zł. Ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, żeby sprzedawał tego, te sztuki w tysiącach jednego modelu, a nie, że sprzedaje takich sztuk może kilkadziesiąt, jak jest nowy model, tak? Tak to wygląda, stąd
Z punktu widzenia pojedynczego modelu, przy tym moim wywodzie, chociaż może znajdziecie w nim jakieś dziury, bo mi udowodnicie, że coś kosztuje tyle, a nie tyle, tak, że coś można taniej, ale jeśli gdzieś przesadziłem w górę, to gdzieś mogłem przesadzić w dół. Widać niemniej jednak z takich dywagacji, że nie da się zarobić na jednym modelu, tak? Że z jednego modelu nie da się tej inwestycji w żaden sposób odzyskać. Nie ma szans. Dlatego jeśli już dochodzi do inwestycji i robią formę pod jakiś model, to z założenia ma to być wiele modeli, tak? Ma być właśnie wyprodukowanie, tak jak przy telewizorach czy przy czymś innym, dziesiątek tysięcy, żeby to się zwróciło. Ale że w naszym modelarstwie nas, tych modelarzy nie jest aż tak dużo i nie chcemy, nie wiem, wszystkiego kupować, to muszą to porozkładać na różne edycje. Malowanie takie, śmakie, w zarządzie takim, polskim, w zarządzie niemieckim, czeskim, słowackim. Tak to się robi, tak się to rozdziela, tak? I wydając właśnie niskie nakłady po kilkaset sztuk, czy nie wiem, może 1000, może 2000, w ten sposób zbliża się do tego celu, żeby całość się zwróciła, tak? I rzeczywiście to się zwraca, firma zarabia na siebie, firma się utrzymuje, zatrudnia pracowników, właściciel zarabia, ma pieniądze na inwestycje, na nowe projekty, na bezustanne unowocześnianie się i tak dalej. Nie? Ale to wszystko dzieje się wtedy, jeśli rzeczywiście na danym modelu zarabiamy, a nie cały czas w niego inwestujemy, tak? I tu zmierzam do sedna, tak? Dlaczego Roko sprzedaje Gagarina bez czerwonych świateł? Ano dlatego, że zrobiło kiedyś tą formę i właśnie teraz, wydając kolejne wersje w kolejnym malowaniu, próbuje wygenerować tylko i wyłącznie czysty zysk, tak? Już nie inwestować specjalnie w ten model, tylko czysty zysk, żeby zwróciła się inwestycja, która była poniesiona ileś lat temu i żeby były pieniądze na inne inwestycje, na opracowanie nowych projektów, nowych modeli, tak? Całkowicie nowych konstrukcji, tak? I eksploatują właśnie stare projekty i eksploatować będą dokąd się da. Dlaczego nie poprawiają, tak? Dlaczego nie robią? Ano dlatego, że to zwyczajnie kosztuje i w rachunku ekonomicznym pewnie nie ma specjalnie na to miejsca, tak? I to też jest zawsze kwestia taka, co się tam wszystkim, o wszystkim decyduje księgowość, księgowi. Co się bardziej opłaci? Czy opłaci się zainwestować w pewne usprawnienie, żeby model był lepszy? No, jeśli polepszą i zrobią czerwone światła, a nikt za to 5 euro więcej nie da, mówię w sensie nie to, że nikt, bo wiem, że jest mnóstwo osób, w tym ja, które by dały, ale chodzi o przeciętnego klienta, który nie zaakceptuje podwyżki ceny, tak? Takiego średniego, uśrednionego klienta, no to robić tego nie robią, tak? Ale mimo wszystko pewne modyfikacje robią i Roko doczekało się modyfikacji elektroniki. I znowu pytanie, a dlaczego to zrobili, czemu przy okazji nie zrobili czerwonych świateł? A no dlaczego to zrobili? No tylko dlatego, że im się opłacało poprawić ten projekt ze względów tylko i wyłącznie oszczędnościowych, bo gdzieś tam stare gniazdo w starej technologii być może generowało dla nich zbyt duże koszty. Być może bardziej się opłacało przeprojektować troszeczkę elektronikę, tą płytkę w środku, żeby montować inne dekodery, bo dzięki temu mogli do tych modeli wstawiać tańsze komponenty, a nie od starszej technologii. Stąd może to wynikać stąd, że dlatego teraz mamy gniazdo na dekodery Plux 22, a nie te 8-pinowe stare NEM 651 czy tam 652, już 852, nie pamiętam tych numerków. A że w to zainwestowali, a nie zainwestowali w poprawienie czerwonych świateł. I teraz tak, czy to tylko Roko robi? Otóż nie, nie tylko Roko. Tak samo robi Pico, tak? Wydało formę siódemki, zrobiło formę siódemki i modele od kilku lat wydaje niezmienione. Tak samo byśmy chcieli poprawy reflektorów, byśmy chcieli, żeby trąbki były inne, żeby były lusterki i tak dalej. Ale Pico też tego nie robi, identycznie jak Roko. Więc tu możemy potępić Roko, że zrobiło Gagarina takiego, jakiego zrobiło, ale Pico robi tak samo. Mało tego, nie tylko te firmy robi
Tak, Trix i Merklin, robi tak Tilik, robi tak MTB i śmiałbym twierdzić, że prawie każda firma, ale bym skłamał, bo nie każda, tak? Są firmy takie, wśród które jak wydają model, to niby, że z tej samej formy to jest jednak indywidualny, jest to model wierny i tak dalej. Przykłady oczywiście LS Models, Acme, ESU i zapewne inne firmy. To dlaczego jedne firmy tak robią, a drugie nie? No dlatego, że jedne mają taką politykę, a drugie taką. Firma Acme czy firma LS Models ma politykę, żeby wydawać modele wierne, doskonałe, ale one są za to drogie. Taki mają sposób, wizję prowadzenia firmy. Firmy takie jak Merklin, Pico czy Roco sprzedają dużo więcej produktów, bardziej, przepraszam, sprzedają bardziej masowe produkty, uśrednione do szerszego grona odbiorców. I co tu dużo mówić, bardziej do zabawy, mimo że po prostu pewne modele są naprawdę piękne i super wyglądają, to ich biznesplan jest ciut inny. Ich biznesplan jest taki, żeby wyprodukować model możliwie zbliżony poziomem do czołówki, ale niekoniecznie z czołówki, ale za to w przystępnej cenie, tak? Stąd lokomotywy Pico są w tym momencie najtańsze nominalnie na rynku, mimo że ceny rosną, to są najtańsze na rynku. Roco też do najdroższych nie należą, a jak przyszłoby Wam na przykład kupno lokomotywy od LS Models czy od ESU, to natychmiast poczujecie po kieszeni, ile musicie zapłacić. Tak? Stąd inna filozofia firmy, inna wizja, jak prowadzić ten biznes i tak się dzieje. Czy to jest źle? Moim zdaniem jest dobrze, tak? Jest pewna alternatywa. I jak jest kilku producentów modeli Vectron, to możemy sobie kupić najtańszego Vectrona, ale najbrzydszego od Pico, ładniejszego od Roco, ale też nie idealnego. Możemy też kupić Vectrona niezbyt ładnego, ale za to pancernego od Trixa, który przejedzie dużo więcej jak Roco czy Pico razem wzięte. Te napędy podobno są legendarne. I niemalże te Vectrony się nadają do wbijania nimi gwoździ, zrobione z metalu i tak dalej. Albo możemy też wziąć Vectrona od LS Models, pięknego, naprawdę super zrobionego, jednak wyjściowo kosztującego o połowę drożej jak Pico, tak? Połowę drożej to nie jest różnica na litrze mleka, tak? To nie jest kwestia, czy zapłacimy 3 zł za litr mleka, czy 4,5. Każdego z nas stać na to, żeby kupić droższe mleko, natomiast nie każdego z nas stać, żeby kupić droższą sobie zabawkę, tak? Vectron Pico nowy w sklepie będzie kosztował 700-750 zł, a Vectron od LS Models na dzień dobry będzie kosztował 1200-1300. Jest różnica? Jest różnica. I właśnie tyle przychodzi nam płacić za idealnie zrobione modele. Kolejna sprawa tutaj, no, ale można powiedzieć, że przecież Pico robi teraz doskonałe modele i tak dalej. Tak, teraz robi. To wymusza rynek. To rynek powoduje, że klienci chcą coraz doskonalszych modeli w coraz niższej cenie, ale wracam do tego, co rozwijałem w swojej wypowiedzi na początku. Skoro raz zainwestowali, skoro model się sprzedaje, to będą go sprzedawać dalej, tak? Skoro jest zapotrzebowanie na siódemki Pico, a widzimy, że jest, bo modele te znikają ze sklepów, tak samo SM42, stąd Pico będzie produkowało te siódemki i sprzedawało, choćby forma nie była najładniejsza. Dlaczego? Dlatego, że się sprzedają, tak? Dlatego, że znikają ze sklepów i pozwalają firmie zarobić, utrzymać się, pozwalają sfinansować kolejne projekty. Tak to wygląda, tak? I możemy to właśnie tutaj oceniać w ten sposób negatywny, że poszło na łatwiznę, że uprościło, że zrobiło przemalowankę, tak? Tutaj wszystkie te modele, co widzimy, że Roco wydało, czy wcześniej Fleischmann, przemalowanki, nieprawdziwe wagony PKP Cargo, ale prawda znowu jest taka, że oni kiedyś zrobili tą formę
Ktoś wymyślił, wpadł na to, że jak pomalują to w PKP Cargo, to może się sprzeda. I rzeczywiście sprzedaje się to od dobrych kilkunastu lat z sukcesem. Modele giną ze sklepów, później na rynku wtórnym są droższe niż były sprzedawane na początku. Stąd była to pozytywna decyzja, opłaciło się to robić i będzie się opłaciło robić dalej, tak? Dokąd? Podejrzewam, że w jakiś sposób wiecznie, chyba że rynek naprawdę się zasyci, ale to też nie zawsze tak szybko się nasyca. Dobra, tyle z mojego wywodu. Mam nadzieję, że udało mi się Wam mniej więcej wyjaśnić, na czym to polega. Tak, to wszystko jest taka trochę oczywista oczywistość, ale tak jak mówię, nie ma tu analogii w przypadku produkcji jakichś rzeczywistych zabawek czy innych produktów. Takiej prostej analogii na zasadzie, że tam kosztuje to tyle. Produkt, nie wiem, bardziej skomplikowany, taki śmaki owaki i kosztuje dużo, dużo mniej, porównywalnie i tak dalej. Tak, tej analogii tutaj nie bardzo jest. Tej analogii ciężko ją znaleźć z tej prostej przyczyny, że wszystko się rozbija o nakład pojedynczego produktu i ilość pracy, którą należy zrobić, żeby ten pojedynczy produkt się sprzedał, tak? Żeby wyglądał tak, jak wygląda. Także kwestia opracowania projektu wiernego, doprowadzenia tego projektu do finału, do produkcji i wydawanie kolejnych modeli, to nie jest to samo, co produkcja samochodów zdalnie sterowanych, klocków Lego i tak dalej. No dobrze, tyle z mojej opowieści. Nagadałem się tyle, że automatycznie wyłączył mi się pilot. Muszę go z powrotem włączyć, żeby móc zatrzymać lokomotywę. 15, w zasadzie 16 wagonów na haku. Widać, że to ST44 od Pico sobie radzi. Wcale nie jest to zła konstrukcja, model jest porządny i ja mam nadzieję, że do samego końca sobie z naszym składem poradzi. Dobra, to już mi się pilot włączył, mogę zwolnić bieg i poczekać, aż skład się wtoczy. Zrobimy miejsce na wagon. Dobra, tyle starczy. Już. Ile mamy przejechane? Znowu się przestawiło. I znowu mi ucieka kamera. ...1425 metrów, prawie 1,5 kilometra. No tak, jak się rozgadam, to wtedy skład dosyć długo jeździ. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.